Turbo Kozak. To ja! Turbo Kozak. Historia dzieje się na Państwa oczach. Na tym stadionie Turbo Kozaka jeszcze nie było. Ale jest. A skoro jest, to jest też z nami Robert Pich ze Śląska Wrocław. Drogi Robercie, pytanie na start. Czy Słowacja, podobnie jak Wielka Brytania, planuje w najbliższym czasie opuścić szeregi Unii Europejskiej? Ja bym chciał, ale to nie wiem, czy ja to decyduję na tym. Naprawdę? Chciałbyś? No tak. Dlaczego? No tak, lepiej by było, jakby nie było euro, ale no co, zrobimy. Rozgrzany? 13 stopni we Wrocławiu, nie trzeba się rozgrzewać. On myślę, że nie jest rozgrzany, mam nadzieję, że ty jesteś. Ja go rozgrzeję może. Brawo, Robercie! 3, 2, 1, powodzenia! Opa! Ale źle mu oddał. Nieważne jak przyjmuje, ważne jak strzela. Jajajaj. Grzegorz, Robert się z tobą bawi ewidentnie. We Wrocławiu to ważne. Opa! Ha, ha. Dobra. Za szybko chyba. Że ja za szybki? Nie, ja. U nas w Polsce nazywamy takie rzeczy upokorzeniem. Jakie korzenie? Za szybko to zrobiłem, musi zobaczyć powtórkę potem. Uwierz mi, że on to lubi. On to lubi. Ja. Trafi? Grzegorz, wróć! No, Robiłem co mogłem. Myślałem, że mogłem. Powalczy jeszcze. Grzegorz, czyli jednak już wiemy, forma z programu z Mateuszem Wdowiakiem prysła. Znowu w życiu mi nie wyszło. Bardzo cieszy mnie twoja odpowiedź. Nie. Tak liczyłem na podcinkę, liczę na podcineczkę. I wróci do domu z czystymi dresami. Ojejejej! Za wysoko. Co? Za wysoko, no troszkę za wysoko. Nie wiem, myślałem, że się będzie więcej starać, nie? Grzegorz, słyszałeś? Nie. Gdzieś do boku się rzucaj. No. Widać, że jesteśmy sąsiadami, ponieważ szalik po słowacku to jest szal. Szal. Zupełnie bez sensu to jest. Edyta Bartosiewicz śpiewała Dziki Szal. Można z krawku? Można! Wszystko można! Można także dwutaktem! Mów, żebym wiedział, gdzie jesteś. Ale zachęcam, żeby to był naprawdę męski rozbieg. Matko Boska! Ładnie. Przecież kreciki to były w Czechach! Tak sobie popatrzyłem wczoraj, że Robert Pich we Wrocławiu od 2013 roku z krótką przerwą na wizyty w Kaiserslautern to już taki Robert Pich to wrocławianin z krwi i kości, czy nie? No, muszę powiedzieć, że już dużo czasu jestem tutaj. Jeszcze nie byłem w żadnym klubie tak długo i czuję się tu dobrze, naprawdę. Kontrakt do kiedy podpisany ze Wrocławiu? Jeszcze półtora roku. A, czyli zostajesz jeszcze w najbliższym czasie? No, jak mnie nikt nie kupi, to zostaję, nie? Nikt cię nie kupi, miejmy nadzieję, że nikt cię nie kupi. Ostatnio Śląsk kupił nowego trenera i odnoszę wrażenie, że to jest bardzo dobry wybór. Ja się muszę zgadzać, że na razie wszystkim się podobają treningi, tak samo wyniki. Jeden mecz przegraliśmy, ale był to tylko z karnego, z mojego. Jeszcze jego w karierze. No ale jak mówię, że trener jest bardzo dobry i ja wierzę, że te wyniki będą. A skoro Słowak tak się wypowiadał o Czechu, to jak sami Państwo słyszą, nie może być inaczej. Nie ma innych szans. Można? Zapraszam! Aj! Ajajajajaj! Robert, chciałeś kibiców? Przyszli! Ale kibicuj! No i tak właśnie kibicujesz, właśnie tak! Słabo. Teraz broń, bo zaryzykuję. Na pewno chcesz we mnie trafić? No, zobaczymy. Wolałbym do dziury! Oj, już mamy po piłkę. Ale wiesz co? Ja bardzo lubię snookera i przez to, że odbiła się od tamtej i prawie wpadła, to ile byś chciał punktów? Tylko racjonalnie, Robert, racjonalnie. Mało. Myślę, że słabo to było. Dyszka może być? O! Tomasz!
Straszny tu mamy przeciąg. Bardzo tu wieje. A jak się dogaduje Węgier ze Słowakiem? No właśnie nijak. Bo w ogóle się dogadują. Oni się nie dogadują. Coraz lepiej w ogóle. O matko! O Boże! Są mocne. Siła jest! Potrzebna precyzja! Precyzja jest! Potrzebna powtarzalność! Trener kadry Słowacji ogląda! A to trzeba uważać. Aha! O, ta była ładna! Panie trenerze, pozdrawiamy! Już wysyła powołanie! Robercie, a propos tego selekcjonera, to jak to jest, że trenerem Słowacji jest Czech, zresztą znany w Polsce, Paweł Hapal? No bo ma dobre wyniki. A widzisz, no i to jest i najgorsza odpowiedź. Życzę wyników na poprzeczkach również. No, dziękuję. Była. Była, była. Była, była. Nie była. Ale była bramka. To nie wiem, to chyba nie. Przekopał bramkę! Ani nie doleciała. Teraz już kopal, więc musi wyciągnąć wnioski i... Teraz już wie. Wiadomo! O! I dobi! Aj! Mówię, że dalej asysty stąd. No ale, no ale przecież on nie wykorzystuje. Grzegorz, pretensje są do ciebie, że nie wykorzystujesz takich podań. Nic się z tego chłop nie robi, no nic, no. O! Ale za to robi sobie o. Z tego pan Robert Pi... To nie... A mówiłem, na Oporowskie to jest bramka. Tu te metry brakują. Grzegorz, propozycja! Tak. Zamiast za bilety na Słowacja, Chorwacja, strzał bonusowy! Bilety w którym rzędzie? VIP-owska! Jedziemy ze strzałem, szybciutko. No idzie można tak od razu. No, teraz problem z biletami będzie. Dlaczego? Nie, nie, nie będzie. Wszystko będzie. Piętnaście, tak? Ale licz, bo... Będę liczył niestety po polsku, ale wszystko będziesz rozumiał. 3, 2, 1. 1, 2, 3. Trzynaście, Bratysława właśnie wstała. 14, 15 idzie. Idzie pazernie. Idzie pazernie. Robert Pich. I 1-0! Fantastyczny strzał słowackiego pomocnika Śląska Wrocław! O obrotach ciał słowackich, epilog. Nie wiem, nie słyszę nic. Martin Kiżan, co ci to mówi? Na roweru, nie? No, na roweru. A piłka jest do czego? Do tenisa. Tenisista! Gdzie to masz piłkę w ogóle? Arek Piech powiedział, że więcej niż pięć nie zrobisz. Taka wiara. Pokażemy. I co, Arku? 18. I co, Arku? 18. Pokaż więcej. Drogi Robercie, 6 września, piątek, Bratysława, Słowacja, Chorwacja. Tak, zapraszam. To już jest pewne, tak? Bo no wiesz... No, bilety już są. Już są. Przyjść. No wiesz, a wiesz wszystko za co? Strzał bonusowy z połowy, nadal trafiony. Tak. Bilety VIP-owskie, z Grzegorzem w zasadzie już mamy lot zarezerwowany. Już na lot ci nie naciągamy, no bo już nie przesadzaj, bez sensu. Nie? Oczywiście. Podobało się? Bardzo, fajne było. Myślę, że jak trener zobaczy tego kozaka, to mnie może powoła, nie? A jak nie, to będzie z tobą na trybunie siedzieć. Jak to mówimy w Polsce? Pich, paf. Podpisik, koszuleczka, wszystko jest oryginalna, meczowa,
Drogi Robercie, dzwonił przed chwilą do mnie premier Słowacji, że no, ta twoja wypowiedź na początku programu z kwestią wyjścia z Unii Europejskiej odbiła się szerokim echem. Pojawiły się pierwsze pikiety na Słowacji i co robić z tobą teraz, pytanie? No nie, musicie to skasować chyba. To już jest niestety niemożliwe, bo to poszło, ewidentnie. No nie jest, no muszę coś innego powiedzieć teraz, co, że będzie dobrze. I strefa euro bardzo ci się podoba. Tak samo jak podobało nam się Robert. Życie to i Polskę. Niech macie euro. Żebyśmy co, mieli euro? Tak. Nam też się bardzo podobał występ Roberta Picha w Turbo Kozaku. Euro jeszcze nie mamy, ale mieliśmy euro piłkarskie. No, to jest też fajne. Bardzo fajne. Robert Pich, Śląsk Wrocław, dziękuję ci, Robercie, za to, że wreszcie odczarowaliśmy ten stadion. Dziękuję. Tylko dla gwiazd słyszałem, tak robimy w Wrocławiu. No, to fajnie. Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiam.